Cześć, siemanko, jestem Krespen, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak możecie już zauważyć po tytule, dzisiaj sobie ocenimy graficzki widzów. Jakie graficzki? Kanały widzów. Jak jesteś nowy na tym kanale, byłoby mi bardzo, bardzo milutko, jakbyś zasubskrybował ten kanał raz z dzwoneczkiem. A jeżeli jeszcze nie zostawiłeś lajka pod tym filmem, też możesz zostawić. A jeżeli chcesz, żeby twój kanał wystąpił w kolejnym odcinku, to musisz po prostu napisać komentarz oceń lub ocenianie, po prostu coś związanego z ocenianiem. A jeżeli nie jesteś jeszcze na moim Discordzie, oczywiście zapraszam, jest ponad 300 osób, możecie się promować na kanale promo, jest bardzo, bardzo dużo kanałów for fun, linka daję w opisie. Możecie też wbić do Gania, link jest w opisie. Też możecie też pisać w komentarzu kolejne pomysły na odcinki z serii Adobe i tak dalej, a my się już widzimy przy pierwszym kanale. Okej, więc ja już jestem na karcie społeczności, zgłosiło się ponad 6 lub 5 osób od godziny 8, o ile się nie mylę. Jak chcesz, żebym ci ocenił w kolejnym odcinku, to musisz po prostu napisać w komentarzu ocenka albo ocenianie, coś związanego z ocenką. Ja ci wtedy przypnę serduszko i ci prawdopodobnie odpiszę, że wezmę cię do kolejnego odcinka. Wszystkie te osoby, co na tym odcinku oceniłem, macie w opisie, możecie do nich sobie wbić, zobaczyć, sami sobie zobaczyć, jak to u nich teraz wygląda i sobie pooceniać. I ja bez przedłużenia tutaj przechodzę już do pierwszej osoby, czyli Pokeya. I ja go oceniałem na live'ie, ale na odcinku też go ocenię bardziej dokładniej. Będę go oceniać w skali od 1 do 10 i do czego mogę się przyczepić, do czego nie, co mi pasuje, co nie i tak dalej. Wszystkim osobom oczywiście będę zostawiać subika, ale bez dzwoneczka jakby, bo jakbym też każdemu tak zostawiał, na przykład było 30 odcinków, 50 osób by było wziął udział, to bym miał taki syf, że nie wyobrażajcie sobie tego. I dobra, więc tak, do czego mogę się tutaj na razie przyczepić? To na razie nic nie widzę na pierwszy rzut oka, nic takiego, ale trochę do miniaturek się mogę już przyczepić. Ale zacznijmy sobie od banera, później od awataru, później pójdziemy w dalej. Najpierw zacznijmy sobie od banera. Baner jest spoko. Nic nie ma po prawo, nic nie ma po lewo, to trochę tak odrzuca, bo nic się praktycznie na nim nie dzieje. Jakieś efekty by się przydały, ale powiem ci, że baner robi wrażenie. Jest prosty, fajny. Jakbyś wziął tego ludzika większego byś zrobił na przykład i ten napis byś tak rozciągnął na większość ekranu, to by było spoko. Jakieś efekty byś dodał i by było spoko. To do awataru się mogę troszkę przyczepić, że mało efektów i tak dalej, ale ten ludzik mi się mega, mega podoba. Do banera przyczepić się troszkę mogę. Jakbyś usunął ten napis Pokey i byś dał większego ludzika, to by było wtedy spoko. Co do miniaturek, to sobie przyjdziemy w wideo. Nie masz jakichś najlepszych. Mi się podobają te dwie ostatnie. Te dwie, o ta i ta jest spoko. Inny nie masz jakichś wyśmienitych, wszystkie miniaturki daje 7,5 na 10, bo masz tylko 4 spoko. To też jest, nie jest najgorsze nad miniaturkami. Pójdź sobie na jakieś darmowe grafiki czy coś. Albo zrób jakiś odcinek, szukam grafika czy coś, zaprawo coś takiego. Dobra, wchodzimy w playlisty. Są playlisty, spoko wygląda. No do playlist się nie mogę przyczepić, chyba że ich nie ma. Wchodzimy sobie w kanał, poleć jakiś kanał. Nie wiem, poleć Freeza, poleć kogoś. Bo tak to słabo wygląda. Albo weź subskrypcję na publiczne. Chociaż to też będziesz wyglądało, a nie sobie przechodzisz tu. O, a tu pusto. No trochę tak nudno. Więc sobie weź jakieś polecane kanały, nie wiem, byle kogo sobie weź, albo subskrypcję po prostu na publiczne. Chociaż te kanały. Dobra, dyskusja. Tutaj też się za bardzo nie mogę przyczepić, ale możesz coś tutaj też napisać. Możesz też coś tutaj napisać, bo no też jest tak pusto. Fajnie jakbyś coś opisał siebie, nie wiem, coś napisał po prostu. Dobra, przejdziemy sobie tutaj w informacje, mamy opis. Dobra, co mi się już nie podoba w opisie, nie ma emotek. Nie ma emotek, to mi się nie podoba. Powinny być emotki. Czemu? Ładniej to wygląda. Po pierwsze, rzuca się oczy. I tyle w sumie. Emotki robią robotę. I tyle. Okej, tu mam jakiegoś maila, to ja tutaj nie będę już nic robić z tym mailem. Dobra, czyli tak. Kanał ocenia mi, do czego się mogę przyczepić. Do banera, troszkę do awataru, do miniaturek. Playlisty nie. Do kanałów. Tutaj coś możesz napisać w informacjach, emotki. Będę oceniać szczerze, nie będę oceniać z nadwyżką, bo to też ma być szczere. Dam ci takie byku 7,5. 7,5 na 10 daję ci. Możecie sobie do pana wpaść, a ty tutaj możesz załatać te dziury, co ci powiedziałem. I widzimy się już przy kolejnej osobie. Okej, mamy już kolejną osobę, Korean Game.
widzę, że mój baner, szanuję. Mój baner to jest mój baner, który robiłem kiedyś na Lawie, bo jak ktoś nie wiedział, robię darmowe grafiki. I to jest mój baner. Powiem ci, że nie robiłem wtedy najlepszych banerów, ale co mi się w tym banerze moim nie podoba? Postacie mogę dać większe. Większe, żeby były na cały ekran. I się jakiś efekt, bo nie ma efektu, jest tylko na postaci efekt na Instagrama i nie ma. To mi się w moim banerze nie podoba, ale tego nie będę oceniać, bo to jest mój baner. Okej, okay, awatar. Awatar, postać większa, napis spoko. Jest spoko. Miniaturki. Sobie przejdziemy w wideo. No, miniaturek byku, szczerze nie. 5 na 10. Sorry, ale nie. Miniaturki totalnie mi się nie podoba. Ja jeszcze się tutaj tylko wtargnę i powiem, że jedna mi się bardzo, bardzo podobała, to jest testuję Franka czy coś. Już zapraszam was do odcinka. Pójdź sobie na jakieś grafiki czy coś, albo po prostu, no, mi się nie podobają po prostu i tak. Playlisty. Nie masz playlist, wielki minus. Weź sobie jakieś playlisty, na przykład tu masz Let's Go Pokemon Go, weź sobie słysz playlistę Pokemon Go, daj na pobliżu mi tutaj wsadź wszystkie odcinki, bo pusto. Kanały masz. Daj sobie jakieś polecane. Ale tak to masz. Nie jest pusto. Dyskusja. Okej, to tu masz jakąś ocenkę, ty też możesz coś o sobie napisać czy coś. Informacje masz. Tu głównie będę nagrywał Brawl Stars, czasami live i CSGO. Zapraszam na drugi kanał Korian i ty RP. Czytałem, jak się tam czyta. Dobra. Opis, duży minus, rozpisz się bardziej, ile masz lat, co będziesz nagrywał, masz napisane, na przykład, gdzie robisz grafiki i tak dalej, dodaj emotki i będzie koks. Tutaj się mogę przyczepić, czyli podsumowując, tak, miniaturki, wielki, wielki, wielki minus. Baner, nie przyczepiam się, bo to była moja robota. Awatar, spoko. Kanały, sobie daj jakieś polecane, playlisty, dodaj sobie jakieś, bo ładnie to też wygląda, informacje, emotki, rozpisz się bardziej i ile masz lat, i tak dalej, gdzie mieszkasz, w jakim województwie i tak dalej, nie musisz podawać, wiesz, numeru domu, nie wiem, Warszawa, ulica, nie wiem, Moczydłowa czy coś takiego, bo po prostu to wiecie. Więc napisz województwo, na przykład w jakim mieście, pod i tak dalej. Dodaj emotki, to bardzo rozmaica. I ostateczną ocenką ci byku dam 7 na 10. Ja oceniam szczerze, bo tak. Nie ma sensu z nadwyżką, a my się już widzimy przy kolejnym kanale. Dobra, mamy tutaj już kolejny kanał Rebel Vlogger, jak dobrze przeczytałem, to chyba fajnie. Dobra, oczywiście dajcie subika, jak mówiłem, bez dzwoneczka i zaczynamy od banera. Baner, efekty widzę, spoko baner, sobie dodaję, fajnie jakby sobie dodał coś takiego jak zoom beat, mogę ci teraz pokazać coś takiego jak zoom beat, coś zoom beat z tego teraz tutaj nie ma chyba, ale nie pamiętam jak to się nazywało, ale są takie jakby gwiazdki, w sensie takie paski za tłem, to spoko wygląda. Dobra, anyway, dodaj sobie takie paski jakby, dlaczego tu się można jeszcze przyczepić, po prawy, po lewy spoko, do baneru za bardzo się nie można przyczepić, w sensie nie wygląda najlepiej pod kątem efektów, ale jest spoko, baner 8,5 na 10, baner spoko i tak, jest prosty, ładny i tyle mogę powiedzieć, baner, awatar teraz, spoko, tylko ten napis mi tu nie pasuje, miniaturki, tak średnio byku, jak będziesz robił takie miniaturki, coś w takim stylu, tylko lepsze napisy, to też masz szansę albo jakieś, bo one są proste, nawet spoko wyglądają, ale szczerze bym bardziej kliknął w coś takiego niż w to, albo w to. Serio, albo o to. Więc miniaturki byku nie najlepiej. I tak, dobra. Playlisty. Weź sobie da jakieś playlisty. Na przykład moje ogłoszenia wyników, coś takiego jak konkurs i tak dalej, i tak dalej. Kanały. Okej, okay. Tutaj nie przyczepi się, bo masz polecane i tak dalej. Dyskusje. Możesz coś tu napisać. I informacje. Okej, okay. Masz emotki. Tutaj też jakby się jakaś emotka przydała, ale nie musisz, spokojnie, masz emotki. Masz tutaj mail kontaktowy, Discord, Instagram, wszystko masz. Rozpisałeś się pięknie, ładnie, spoko. Więc podsumowując, baner, spoko, prosty, ładny, efektów mało. W sensie są jakieś takie glutki na górze, po prawo, po lewo. Baner spoko,
Avatar, napis mi troszkę nie pasuje, ale ujdzie, spoko jest nawet. Co do miniaturek, bardziej takie, w coś w stylu, bo nigdy bym w to nie kliknął, w to już bardziej. Playlisty sobie jakiś zrób, kanały spoko, nic się nie przyczepiam, dyskusja może coś tu napisać, informacje się nie przyczepiam. Więc tutaj myślę, że miniaturki ci psują, miniaturki ci bardzo, bardzo psują, jakieś playlisty sobie dodaj i ci daję ocenkę 8,5 na 10. Aż byczku. Możesz dać serduszko, a my się już widzimy przy kolejnym kanale. Okej, to już będzie ostatni kanał, ponieważ ten odcinek już trwa ponad 13 minut, czy tam 12, więc te osoby, co tutaj po prostu napisały, wezmę ich do kolejnego odcinka, a my sobie już przechodzimy do tamtego kanału. Okej, ja już jestem u młodego youtubera, kojarzycie od Kamila Wastera, u mnie to oczywiście na live'ach z komentarzy. I tak, oczywiście daję subika i lecimy z ocenianiem. Zaczynam od banera. Spoko jest. Spoko. Co mi tutaj nie pasuje? Nie pasuje mi... Masz twarz strasznie ciemną. Strasznie. Nic prawie na niej nie widać. Tutaj weź sobie na przykład coś daj na prawo, na lewo. W sumie tu masz X. Dobra, do banera się po prostu nie przyczepiam. Spoko. O, tylko do czego mogę się tu przyczepić? Twarz. Twarz daj kamera RAW filtr. I jaśniejszą coś takiego i jakoś też nie jest najlepsza. Do awataru twarz i tyle. No, przechodzimy sobie do miniaturek. Miniaturki, tak, pokażę ci, które są spoko, które nie. To jest spoko, tylko w lepszej jakości by się przydało. To jest spoko nawet. Jak zrobić miniaturkę w gimpie, dałoby się podkręcić i nie podobało mi się. To mi się nie podoba troszkę. Tu już jest bardziej się starasz. Tylko daj friza większego, bo widzę, że taką obramówkę. A tutaj są, nie są najgorsze miniaturki, tutaj za mało się dzieje, tak ci rękę ucina. Spoko, git i tyle. Miniaturki 7,5 na 10. Playlisty, daj playlisty. Pamiętajcie, playlisty, polecane kanały, lub żebyście coś tu mieli wyświetlone i koks. Okej, okay, mamy tutaj kanały. I tak, przechodzimy dalej do dyskusji. O, widzę, że cię Adixowe oceniał. Dobra, ja cię też już oceniałem, ale na live nie docenia tak dokładnie. Informacje, emotki, jeszcze raz emotki. Emotki ładnie dodaję, tak jak mówiłem i tak. Więc podsumowując, tak. Banner, twarz. Avatar, twarz. Jaśniejsze. Miniaturki. Trochę podkręć, żeby tutaj te ostatnie mało miejsca zajmują. Tutaj Kamil w powietrzu jest i to mi się tutaj nie podoba. Kamil w powietrzu sobie lewituje. Playlisty dodaj, kanały masz, dyskusje. Może coś tu coś od siebie napisać. Nie, ja tego nie oceniam jakby co. Ale jak jest pusto, to polecam coś napisać. Albo sobie wypchnąć coś po prostu za krótkę dyskusję. I informacje. Emotki. A tutaj na moim kanale miłoby mi zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Z emotki dodaj, na przykład tutaj dodaj jakąś emotkę, w sensie emotkę łapki w górę. Na kompie też się da oczywiście to dać, po prostu wpisujesz emotki do skopiowania. Wchodzisz i mamy tutaj pełno emotek, ja z tej strony oczywiście korzystam. I my się już widzimy na zakończeniu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, daj znać w komentarzu. Oczywiście jak jeszcze nie napisałeś komentarzu oceń lub ocenianie, żebym ocenił twój kanał na kolejnym odcinku, to zrób, to ci na pewno ocenia. Fajnie też jakbyś kliknął ten czerwony guziczek, co jest na dole i zostawił łapkę w górę pod tym filmem. A my się już widzimy w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy, chyba we wtorek lub w piątek o godzinie 14 na pewno. Życzę miłego wam poniedziałku, jak to oglądacie w poniedziałek. Siema!